Choć jeszcze dzisiaj na zewnątrz jest siarczysty mróz, to w ciągu najbliższych dni ma przyjść odwilż. Łatwo można przewidzieć, co w takiej sytuacji stanie się z soplami, które zwisają z dachów. W Katowicach dziś służby usuwały niebezpieczny lód z budynków, którymi zarządza KZGM. Takie interwencje trzeba przeprowadzić na około 200-300 dachach. Na bieżąco, jakby powiedzieć, w ramach zgłoszeń przechodzimy wszystkie dachy i wszystkie, jakby powiedzieć, adresy, gdzie widzimy lub dostajemy zgłoszenia od lokatorów lub od, jakby powiedzieć, służb, które też jeżdżą po Katowicach i firmą zewnętrzną, z którą mamy podpisaną umowę na odśnieżanie dachów, na usuwanie sopli z nawisów śnieżnych. Systematycznie to robimy. Nikogo nie trzeba przekonywać, że usuwanie sopli to konieczność i profilaktyka. Spadający z dużej wysokości kawałek lodu może wyrządzić dużo szkody. I to nie tylko w zaparkowanych na ulicy samochodach. Taki sopel nie dość, że posiada ostre zakończenie, to jeszcze jeżeli dojdzie do jego rozkruszenia, to takie spadające kawałki lodu stwarzają poważne ryzyko doznania obrażeń, nawet pokaleczenia ciała. Usuwać sople powinno się nie tylko ze względów bezpieczeństwa, a za stworzenie zagrożenia można bowiem zostać ukaranym finansowo. Za wszystkie te niedociągnięcia oczywiście właściciel, współwłaściciel czy użytkownik wieczysty, czy osoba, która zarządza danym obiektem, no może dostać mandat karny, a w takich bardzo rażących na przykład sprawach, czy w przypadku odmówienia mandatu, no sprawy na pewno Straż Miejska czy Policja będzie kierowała do sądu. Ta sama sytuacja dotyczy nieodśnieżonych chodników czy dachów.